Tak, dokładnie. Oczy was nie mylą. Ten odcinek musiał kiedyś powstać. Dzisiejszy odcinek będzie o krabach. Zapraszam. Ach, kraby błotne. Jedni ich nienawidzą, inni tylko nie lubią. Mogłoby się wydawać, że nie ma w nich nic ciekawego, od zwykłe zwierzątka. Ale pozory mogą mylić. Zacznijmy zatem od samego początku historii. Wiele tysięcy lat temu, na długo zanim elfy postawiły swoje stopy na wyspach Somerset, draufy z Imperium Lyk czciły kraby błotne jako swych bogów, podobnie jak starożytni Egipcjanie czcili koty. Draufy wierzyły, że to kraby błotne stworzyły świat i rasę draufów. Czy tak faktycznie było, ciężko powiedzieć, ale bardzo możliwe, że draufy po prostu ewoluowały właśnie z krabów i w ten sposób chcieli oddać cześć swym przodkom. Niestety, wraz z upadkiem Imperium Lyk, kult krabów przestał istnieć. A co jeśli w opowieściach o boskich krabach jest ziarenko prawdy? Przenieśmy się do czasów, gdy Himerowie na czele z prorokiem Welotem dotarli w swej długiej pielgrzymce do Morrowind, gdzie się osiedlili. Wody otaczające Morrowind były zamieszkane przez tak zwane kraby cesarskie. Z wyglądu przypominały zwykłe kraby, poza jednym znaczącym faktem. Były gigantyczne. Ich skorupy mogły mierzyć ponad 40 metrów szerokości, a stojąc na prostych odnóżach mogły sięgać nawet 100 metrów wysokości. Prawdziwe kolosy. Kraby cesarskie żyły u wybrzeży Morrowind, a gdy Himerowie zamieszkali w ich okolicy, te napadały i dewastowały wioski elfów. W końcu Himerowie postanowili coś z tym zrobić. Zebrali razem wszystkie plemiona i ruszyli na bitwę z liderem agresorów, największym i najsilniejszym krabem, którego zwano Skarem. I pokonali go. Według dalmerskich legend, głowa nieistniejącego już rodu Hleran, niejaki Dranod Hleran, zadał bestii śmiertelny cios za pomocą swej potężnej magicznej włóczni zwanej Calderas. Włócznia ta istnieje do dziś, niegdyś złożona w rodzinnym grobowcu Dranota, dziś zaś przekazywana z pokolenia na pokolenie, niczym rodowa pamiątka, wśród tych, co nadal dumnie noszą nazwisko Hleran. Po śmierci Skara, Himerowie wzięli sobie jego skorupę niczym wojenny łup i przerobili ją na budynek. Po dziś dzień skorupa Skara dumnie wznosi się w centrum miasta Aldrun, pełniąc funkcję czegoś w rodzaju galerii handlowej. Natomiast ataki ze strony pozostałych krabów cesarskich ustały i słuch o nich zaginął na wiele tysiącleci. Wielu twierdzi, że ich gatunek po prostu wymarł, gdzieś około trzeciej ery. Aczkolwiek nie jest to takie pewne. Dna oceanów to w końcu niezbadane, nieznane tereny. Mike Łgasz, słynny Khajiit Gawędziarz, twierdzi, że kraby cesarskie nadal gdzieś tam żyją. Mike sees lots of them in the ocean. Mike knows you'll see one too if you swim far enough. Oczywiście, to czy uwierzycie Mike'owi Łgaszowi, czy też nie, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Niemniej, jeśli rzeczywiście kraby cesarskie nadal żyją na dnie oceanu, to jest się czego obawiać. W końcu ich mali kuzyni nie mają lekko tu na powierzchni. Ciągle zabijani przez coraz to kolejnych poszukiwaczy przygód. A mięso z kraba to pospolity słodko-słony przysmak. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby cesarskie kraby kiedyś powróciły, aby się solennie zemścić. Rzecz jasna, żeby kraby były mściwe i szukały zemsty, musiałyby myśleć i być inteligentne. A nie są, bo to w końcu tylko zwierzęta, prawda? No właśnie, niekoniecznie. W Morrowind
można było spotkać inteligentnego, błotnego kraba. Co więcej, krab ten potrafił nawet mówić. Talking, mud crab, merchant. Read my lips. Mouth paws. Nazywał siebie krabim handlarzem. Miał przy sobie dużo złota i podróżował po świecie, handlując różnymi przedmiotami. Dlaczego ten krab umiał mówić, nie wiadomo. Być może był to tylko efekt jakiegoś dziwnego eksperymentu szalonego telwańskiego maga. Lub mieliśmy tu do czynienia z istotą z innego wymiaru. Ale co, jeśli nie był on wcale wyjątkowy? Co, jeśli na świecie jest więcej gadających krabów, których po prostu nikt jeszcze nie odkrył? Na przykład w Morrowind krążą pewne plotki o tym, że kiedyś podczas tajnej operacji w kopalni Ebonu w mieście Caldera Straż Imperialna wynajęła kilka gadających krabów do pomocy w tejże misji. Aczkolwiek ciężko powiedzieć, skąd ta plotka w ogóle się wzięła i ile jest w niej prawdy. A co jeśli wszystkie kraby błotne potrafią mówić, tylko z jakichś tajemniczych powodów nie odzywają się do ludzi, lub uważają się nawet za rasę wyższą, która nie będzie marnowała swego czasu na rozmowę z podrzędnymi ludźmi. Któż to wie? A zatem mamy gigantyczne kraby cesarskie i gadające kraby błotne. A teraz wyobraźcie sobie rasę gigantycznych, gadających krabów. I tu możemy wrócić do kwestii kultu krabów. Co, jeśli w czasach Imperium Lyk istniały wielkie, mówiące kraby i to właśnie one powiedziały Draufom, że stworzyły ich i świat. To by tłumaczyło całą ich religię. Choć krabów cesarskich samych w sobie od dawna nie widziano, gdzieniegdzie można natknąć się na kraby błotne o nienaturalnie dużych rozmiarach. W jaskini Greenmead, nieopodal Skingradu, żył krab wielkości dorosłego człowieka, nazywany przez miejscowych Krabim Królem, który strzegł pozostawiony w głębi jaskini skarbów. W Skyrim można natknąć się na mały staw, w którym leży martwe truchło kraba, również o niebotycznych rozmiarach. Zaś na dalekiej północy mroźnej wyspy Solsheim żyje całkiem spory krab, zwany przez miejscowych Wkurzonym Starcem. Kraby występują nie tylko w różnych rozmiarach, ale też w nieprzeliczonej ilości odmian. Kraby koralowe, piaskowe czy błękitne to tylko jedne z wielu podgatunków. W dwemerowych ruinach pod miastem Markat można się natknąć na kraby okute w dwemerowe pancerze. Nie wiadomo, jak powstały te opancerzone kraby. Czy był to jakiś naturalny proces asymilacji i symbiozy z dwemerowym metalem, czy może kraby same wykuły dla siebie ów pancerze? W kamienistych górach Hammerfell występują kraby żwirowe, wyglądem przypominające szarą skałę. Co nietypowe, te kraby żyją właśnie w górach skalistych, w przeciwieństwie do większości krabów, które żyją nad wodą i nie lubią być zbyt suche. Natomiast w Oblivionie, w wymiarze złego księcia Mehrunesa Dagona, pełnego wrzącej lawy i duszącego popiołu, żyją tak zwane kraby wiecznej zagłady. Ale to, jakim cudem kraby te dostały się do Oblivionu oraz to, jakim cudem czują się dobrze w otoczeniu gorącej lawy, tego nikt nie wie. Jak zatem sami widzicie, kraby nie są takie nudne, jak można sądzić. Nawet te niepozorne małe stworzonka kryją w sobie ciekawe historie i sekrety, których jak do tej pory nikt jeszcze nie rozwikłał. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo proszę, nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka. Polecam również gorąco inne moje filmy. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.